Namaste, moi kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. W tej chwili już zapadł zmrok, pierwsze gwiazdy się pojawiły i jest taki niezwykły moment, gdy powolutku, powolutku będzie coraz ciszej i coraz spokojniej. Dla mnie jeden z najpiękniejszych momentów w całym dniu. Moi drodzy, chciałabym Wam dzisiaj troszeczkę opowiedzieć pewnych rzeczy, ponieważ uważam, że nadszedł czas, aby te wyjaśnienia złożyć. Zacznijmy może od tego, że w ostatnim czasie pojawiło się bardzo, bardzo dużo negatywnych i nieprawdziwych opinii na mój temat. Bardzo wielu osobom zależy na tym, aby postawić mnie w jakimś takim negatywnym świetle. I wiele z tych opinii dotyczy mojej pracy, dotyczy tego, kim jestem, dotyczy całego mojego życia. I chciałabym, moi kochani, abyście przypomnieli sobie wszystkie, wszystkie lata mojej pracy z Wami, od samego początku. Jak to wszystko wyglądało? Jakie są motta mojej pracy, czym ja się kieruję w życiu, co ja Wam mówiłam w moich filmach, co ja Wam mówiłam w moich książkach, co ja Wam mówiłam w moich artykułach na blogu, a są tego tysiące, bo samych filmów jest prawie 500 na YouTube, jest moich artykułów, to było praktycznie co 2-3 dni pojawiał się artykuł, więc przez te wszystkie lata policzcie, ile to jest setek artykułów różnych. I wiele, wiele osób z Was miało ze mną kontakt osobisty i korzystaliście z moich prac. I chciałabym Was wszystkich poprosić o to, abyście przypomnieli sobie wszystko. Przypomnieli sobie wszystko, czego starałam się Was nauczyć, co starałam się Wam przekazać. I czy uważacie, że żyłam i żyję zgodnie z tym, co mówiłam, co pisałam? Czy Wy tak uważacie? Chciałabym, abyście zaglądnęli bardzo, bardzo głęboko do Waszego serca i odpowiedzieli sobie na te pytania. I wówczas od razu zauważycie, że te wszystkie opinie negatywne są nieprawdziwe, bo wy to odczujecie w waszym sercu. Wy będziecie widzieć, co przeżyliśmy razem przez te wszystkie lata i jak te opinie się do tego mają. Następnie chciałabym Was prosić o jedno, abyście, gdy czytacie jakąś negatywną opinię, abyście sprawdzili, kto tą opinię napisał. Czy ta osoba podaje swoje imię i nazwisko? Czy też ukrywa się za jakimś fikcyjnym? Czy ta osoba, z jakich ona kręgów pochodzi? Czym ona się zajmuje? Czy ta osoba pochodzi z normalnej rodziny? Czy pochodzi z jakiejś rodziny, w której są geny negatywne, geny kryminalne? Zwróćcie na to uwagę. Zwróćcie również na to uwagę, czy osoba ta osiągnęła w życiu cokolwiek, czy też nic nie osiągnęła i kieruje się zawiścią lub zazdrością. Zwróćcie uwagę na to, czy osoby te mają przyjaciół, czy mają takich przyjaciół od samego początku, na przykład ze szkoły. I co ci przyjaciele mówią na temat tej osoby? Zwróćcie uwagę na to, czy te osoby mają kontakt z rodziną i jak ta rodzina o nich się wypowiada. To jest bardzo, bardzo ważne, abyście mieli obraz takiej osoby, kim ona jest i co ona robi i jaką ma motywację, dlaczego mówi o kimś źle, w tym przypadku na przykład o mnie. Dlaczego o tym mówi? Jaki cel chce osiągnąć? To jest bardzo, bardzo ważne. I to jest taka zasada, którą należy się kierować praktycznie w całym życiu. Czyli na moim przykładzie nauczycie się, jak rozpoznawać osoby, które chcą Was wykorzystać, które chcą Was okłamać i w pewien sposób oszukać. To Wam pomoże te osoby od razu rozszyfrować, prawda? I teraz troszeczkę z mojego takiego prywatnego życia. Chciałabym Wam powiedzieć, że ja pochodzę z
normalnej polskiej rodziny. Pochodzę z rodziny, która należy do osób zamożnych, ale nie, że spadło im coś z nieba, tylko zapracowali na to ciężką pracą i pracą uczciwą. To jest, uważam, że bardzo ważne. I w takiej rodzinie się wychowałam i każdy człowiek z tej rodziny, jeżeli zostanie zapytany o coś na mój temat, to zauważycie, że powie wam same pozytywne rzeczy, ponieważ my się w rodzinie kochamy, szanujemy i wspieramy. Jeżeli chodzi o rodzinę, teraz jeżeli chodzi o znajomych i przyjaciół. Moi drodzy, ja mam przyjaciół praktycznie na całym świecie i przyjaciół tak zwanych długoletnich, długotrwałych, z którymi te przyjaźnie ciągną się przez długie lata, ponieważ również się wspieramy, pomagamy sobie. I tutaj popatrzcie na te osoby, które piszą lub mówią coś złego na mój temat, czy one mają takich przyjaciół, czy też mają tylko przyjaciół krótkotrwałych, ponieważ wszyscy inni się od nich odsunęli, bo zostają ci przyjaciele wykorzystani w jakiś negatywny sposób. Zwróćcie na to uwagę, kochani. Kolejna sprawa o mnie. Ja wam to wszystko opowiadam po to, abyście mieli jasny obraz. Ja pracowałam przez wszystkie te lata, pracowałam uczciwie, pracowałam w różnych zawodach, pracowałam w różnych firmach i z różnymi ludźmi. I każda z tych osób zapytana na mój temat powie wam coś pozytywnego. Uważam, że nie ma osoby, która mogłaby mi coś zarzucić. Osób z osób, które mnie znają. Tutaj uważam, że ta sytuacja jest zupełnie czysta. A teraz warto, abyście popatrzyli na te osoby, które mówią na mój temat źle lub na temat innych osób. Czy one w poprzedniej pracy, w poprzednich zawodach mają naprawdę czyste karty, czy też musiały te zawody opuścić lub mówi się na ich temat coś złego, ponieważ zrobiły innym krzywdę. Zwróćcie na to uwagę. Natomiast następna sprawa to są sprawy finansowe. Ja w moim życiu wszystkie pieniążki, które mam, które posiadam, które zarobiłam, zarobiłam uczciwie. Zarobiłam je normalnie, w normalnych warunkach, na normalnych i czystych zasadach. I teraz warto byście popatrzyli znowu na te inne osoby. Skąd one mają te pieniążki, jeżeli w ogóle takie mają? Czy naprawdę są to pieniążki z czystego źródła, czy też powstały one na przykład z jakichś długów, z jakichś pożyczek, które nie zostały spłacone innym ludziom. To jest, uważam, że bardzo ważne. Kolejna sprawa dotyczy naszej wspólnoty dla Matki Ziemi. Są osoby, które mówią coś bardzo, bardzo przykrego i brzydkiego. A mianowicie mówią, że ja w tej chwili rytuały dla Matki Ziemi zabrałam i że teraz robię z nich biznes. Kochani, po prostu coś strasznego. Jak można w ogóle coś takiego powiedzieć? Kochani, ja powołałam rytuały dla Matki Ziemi. W tej chwili będziemy mieć 49. spotkanie, czyli wyobraźcie sobie, to jest prawie 49 miesięcy. Przeliczcie sobie to na lata. Gdzie ja te rytuały powołałam do życia, prowadziłam je i prowadziłam je bardzo skrupulatnie i cały czas je prowadzę. Cały czas w pełnym zaangażowaniu i każdy mógł brać w nich udział, aby pomóc naszej Matce Ziemi. Każdy. I moi drodzy, te rytuały powstały w tym momencie, gdy ja założyłam magiczną oazę, już w trakcie jej tworzenia, czyli przekształcania pustyni w las tropikalny. I moje motywacje były od samego początku czyste i nadal są czyste. I rytuały dla Matki Ziemi są nadal dostępne bezpłatnie i zawsze będą dostępne bezpłatnie. Dlatego jeżeli ktoś wam coś takiego mówi, to jest po prostu kłamstwo. Rytuały dla Matki Ziemi będą w tej chwili w ramach wspólnoty dla Matki Ziemi. Dlaczego powstała ta wspólnota, moi kochani? Przede wszystkim ze względu na to, że zbyt wiele osób zamawiało moje książki.
I wysyłka tych książek zajmowała nam, raz mi i mojemu ukochanemu, który księguje wpłaty, bardzo dużo czasu. To było po kilkaset książek dziennie. Wyobraźcie sobie, jaka to jest praca, a przecież jest jeszcze praca inna, praca w magicznej oazie, czy praca duchowa z wami, czy filmy, czy słuchowiska i tak dalej. Czyli wyobraźcie sobie, ile to było czasu. Do tego zostały wprowadzone pewne zmiany w prawie międzynarodowym i bardzo wiele rzeczy musiało ulec zmianie. I dlatego teraz wszystkie moje książki, i te dotychczas wydane, i te książki nowe oraz słuchowiska, które cały czas powstają, są dostępne w ramach wspólnoty dla Matki Ziemi. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że mogę je Wam ofiarować bezpłatnie i wiem, kto ma do nich dostęp, kto z nich korzysta i gdy pojawiają się Wasze pytania, mogę w ramach wspólnoty na te pytania odpowiadać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nasza wspólnota dla Matki Ziemi ma jeden bardzo, bardzo piękny cel. Nie tylko to, że pracujemy razem na zasadach harmonii, czyli ja Wam daję coś, uczę Was, prowadzę Was, daję Wam wszystko z siebie, co mam, a Wy w zamian tego, w zamian, co otrzymujecie ode mnie, dajecie mi coś od siebie. I teraz to jest taka bardzo piękna harmonia pomiędzy ludźmi. I dlaczego ta... Przepraszam, ja tutaj chodzę sobie po ścieżce leśnej, dlatego są te odgłosy. I moi drodzy, dlaczego ja tą wspólnotę dla Matki Ziemi wprowadziłam? Po to, aby mieć satysfakcję, aby mieć pozytywną energię i aby otaczać nas tą pozytywną energią. I aby odciąć wszystkie takie osoby, które życzą mi źle, życzą nam źle, życzą źle Matce Ziemi, wykorzystują energię, które były przekazane dla Matki Ziemi na realizację swoich celów, które kopiują moje teksty, które bardzo, bardzo wiele krzywdy robią mi oraz wszystkim osobom ze mną związanym. I po to powstała ta wspólnota, aby być w kręgu osób, które wiem, kim one są, wiem, jak one korzystają z tych energii i wiem, jaki mamy nasz wspólny cel i każda z tych osób jest zaangażowana sercem w ten wspólny cel. I tutaj odpowiadając na Wasze pytania, bo to jest wszystko z tym związane, ktoś napisał, że Pani Mario, jeżeli teraz rytuały dla Matki Ziemi są w ramach tylko i wyłącznie wspólnoty, to będzie brało w nich udział mniej osób. Tak, to jest logiczne, że kiedyś w ostatnim rytuale brało udział ponad 7 tysięcy osób, a we wspólnocie jest tych osób troszeczkę mniej. Czyli odpadła jakaś tam część osób, które nie są gotowe, nie chcą lub w jakichś innych energiach są zaangażowane i wspólnota nie jest dla nich. I ja odpowiadam Wam na to w jeden sposób, że nieważna jest ilość, ale jakość. Czyli jeżeli myśmy mieli w rytuałach dla Matki Ziemi osoby, które tak jak pewna grupa korzystały z tych energii, kradły te energie naszej Matce Ziemi, aby wykorzystać je do swoich celów, to takie osoby nie są nam potrzebne. Prawda? Teraz jeszcze wracając do naszej wspólnoty. Wspólnota powstała również po to, moi drodzy, abyśmy się wzajemnie wspierali, bo to są czasy, które w tej chwili nadchodzą, które są bardzo trudne. To są czasy, w których jesteśmy bardzo od siebie oddzieleni, gdzie powstają dystanse, gdzie ludzie są zamknięci jak gdyby na innych i wspólnota daje nam poczucie takiej rodziny, osób, które mają podobne wibracje, pozytywne wibracje i które chcą się rozwijać, a jednocześnie chcą pomagać naszej Matce Ziemi. I to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ, moi drodzy, w ramach wspólnoty powstaje druga magiczna oaza. Powstaje ona na obszarze pustynnym,
Jest to bardzo duży obszar i wymaga ogromnego zaangażowania z mojej strony, ale również oczywiście Waszego zaangażowania, bo tutaj wszelka pomoc, wszelkie datki, wszelka pomoc energetyczna, wszelkie Wasze pozytywne myśli na ten temat już są taką cząsteczką, już są taką cegiełką. Jest to bardzo, bardzo ważne, moi drodzy, ponieważ jest to drugi punkt akupunktury na naszej Matce Ziemi. Akupunktury, aby stworzyć właśnie w takim obszarze pustynnym, zniszczonym przez człowieka, takie niezwykłe, kolejne miejsce, gdzie króluje ta energia harmonii, boskiej harmonii pomiędzy wszystkimi istotami, które tą oazę zamieszkują. Jest to energia pozytywna, wysokiej wibracji, która jest umieszczona w specjalnym miejscu tutaj na Ziemi. I tutaj jeszcze raz odpowiadam na wszelkie zarzuty dziwnych osób i dziwnych grup, które zarzucają mi, że ja się angażuję za granicą. Moi drodzy, każdy z nas ma inną drogę, każdy z nas ma inne cele. Ja zostałam wysłana tutaj, dokładnie w to miejsce, aby w tym miejscu stworzyć punkty akupunktury dla Matki Ziemi, aby pomóc jej się odnowić, pomóc jej się zregenerować, ale również pomóc wszystkim ludziom tutaj na Ziemi, by zrozumieć, jak sytuacja wygląda i jak musimy iść dalej, jeżeli chcemy naszą Ziemię ratować, a jednocześnie z Ziemią nas. I moi drodzy, ja od samego początku mówiłam do Was wszystkich, kochani, jeżeli tylko możecie, zakładajcie magiczne oazy wszędzie, wszędzie, gdzie jesteście. I tutaj powstała magiczna oaza, to jest kraina Magdaleny, księżniczki Magdaleny Granos. I znacie tą historię i ta kraina nadal potrzebuje Waszego wsparcia, więc jeżeli ktoś chce się angażować na terenie Polski, a nie ma takiej możliwości fizycznej, zawsze może pomóc Magdalence, aby jej krainę odbudować i rozszerzyć. Prawda, moi drodzy? Czyli jeszcze raz podsumowując, chciałabym, abyście bardzo, bardzo obiektywnie popatrzyli na wszystko, abyście popatrzyli na całe moje życie, na całą moją działalność i na wszystko to, co Wam powiedziałam, abyście posłuchali Waszego serca i jak Wy odczuwacie wspólnotę dla Matki Ziemi. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest żadna sekta, to nie jest żaden kościół, to nie jest związane z żadną religią. To jest po prostu wspólnota ludzi, którzy chcą razem ze mną wprowadzić pozytywne zmiany, które chcą dać coś z siebie i w zamian otrzymać coś. Czyli wspólnota ludzi, którzy bazują na harmonii pomiędzy tym, co dajesz, a co otrzymujesz, a jednocześnie, która ma cel, która ma swój niezwykły cel, aby poprzez wszystkie działania, poprzez wszystkie energie pomóc naszej Matce Ziemi. Pomóc w jej w regeneracji i zmienić tą Ziemię w taką piękną, jaką została stworzona. Czyli aby to wszystko, co zostało zniszczone i co jest zniszczone każdego dnia, by nie miało już miejsca. I może jest to bardzo idealny cel dla niektórych osób. Wydaje się, że to jest idealistyczne podejście i to jest niemożliwe. Wbrew pozorom, kochani, ja jestem tutaj. Na południu, gdzie są ludzie o zupełnie innej mentalności, którzy całkowicie inaczej myślą. Jestem na obszarze, który był zniszczony, niszczony, wypalany przez lata i to trwa cały czas, ale ja już widzę zmiany. Ja widzę zmiany, jakie wprowadziły nasze rytuały dla Matki Ziemi, gdzie zalesiono kilkaset hektarów. Zalesiono, kochani, gdzie jeszcze zanim żeśmy zaczęli nasze rytuały dla Matki Ziemi, gdy komukolwiek mówiło się tutaj o zalesianiu, to wszyscy się śmiali, że po co zalesiać? Po co zalesiać? Przecież jest lepiej, jak jest taka widoczna ziemia, goła ziemia, bo przynajmniej różne robaki się nie rozwijają, a jest to taki klimat tropikalny, więc podejście ludzi jest zupełnie inne. I moi drodzy, chciałabym jeszcze raz Was do tego zachęcić, że jeżeli Wy o kimkolwiek słyszycie cokolwiek złego, to abyście dokładnie poznali tą osobę, o której się mówi źle, abyście wsłuchali się w Wasze serce, ale jednocześnie poznali tą osobę, która mówi o tej innej źle, bo wówczas będziecie mieć jasny obraz, że ta osoba robi to,
ta mówi na jej temat to i jakie ma motywacje, co ją łączy z tą osobą, jaką ona ma motywację, by tą osobę oceniać i jakie ma prawo do tego, by tą osobę oceniać, prawda? Bo to jest jeszcze kolejna rzecz, że pokazywać na kogoś palcem, jaki to ma cel, po co coś takiego robić, prawda? Tylko z zawiści, z zazdrości, albo aby tą osobę zniszczyć, aby o tej osobie powiedzieć coś złego, by samej wyglądać lepiej, aby siebie wybielić. I teraz już wiecie, jak rozpoznać, co jest prawdą, a co jest fałszem i jak na te rzeczy patrzeć, aby mieć jasny i klarowny obraz. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Kolejne słuchowiska już są w przygotowaniu w ramach Wspólnoty dla Matki Ziemi, ale będzie jeszcze kilka takich oficjalnych filmów tutaj na YouTube, które wyjaśniają pewne rzeczy i odpowiadają na te pytania, jeżeli ktoś jeszcze nie zrozumiał, jeszcze ma jakieś wątpliwości, dlaczego ta wspólnota powstała, czy wątpliwości względem mojej osoby. Dziękuję za uwagę. Wasza Maria Bukardi.